Siemaneczko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Dzisiaj odbierzemy sobie nagrodę za fut... Co to za SMS? Paczka doręczona. Dobra, to zaraz odbierzemy nagrodę. Idziemy po paczuszkę. Więc przyszła paczka prawdopodobnie, no, na pewno z mikrofonem. Otwórzmy ją sobie, taki pierwszy unboxing zrobimy sobie. No zobaczymy, nie mogłem się doczekać naprawdę od kilku dni. Znaczy od kilku dni, wczoraj. No tak naprawdę wczoraj to zamówiłem. I tak, pierwsze co się, nie wiem co to jest, to prawdopodobnie będzie taki stojak, jak mi się wydaje. Kolejną rzeczą jest... Taki mikrofon sobie zamówiłem z polecenia Reku. Poglądałem różne tam recenzje o nim i naprawdę wydawał się fajny. No zobaczymy jak będzie śmigał. Także podrzucę wam link w opisie do tej aukcji na Allegro, z której to po prostu kupiłem. I ostatnią rzeczą jest... to. Tak wygląda cały zestawik, który zamówiłem. Mikrofon jest zamontowany, nie mam tylko jeszcze... O tego, ponieważ mam za grube biurko na to, coś wykombinuję na następny odcinek. A więc dobra, pora na zmianę mikrofonu. Zmiana mikrofonu za 3, 2, 1. I co, jak mnie słychać? Jak mnie słychać, ludzie? Musicie mi napisać w komentarzu, czy jest naprawdę git. I przejdźmy do tego momentu. Otwórzmy te nagrody za Golda jedynkę, za pierwszą rangę w Division Rivals oraz otworzymy sobie oczywiście paczkę z gwarantowanym totsem. Zaczniemy od paczki z gwarantowanym totsem, ponieważ musimy się jakoś rozgrzać. Taki Rashford na rozgrzewkę, Bruno Fernandes, naprawdę byłoby przyjemnie. Także przepalam właśnie taki składzik, no jest tu ten gość, którego zrobiłem, jest też Lamela, którego zdobyłem, no i reszta takich kart, o. Zobaczmy, przepalamy pierwszy składzik na totsa z Premier League. Otwieram dzisiaj też wszystkie nagrody oczywiście, wszystkie paczuszki dzisiaj otwieram. Oby była... Portugalia. Jeżeli jest Portugalia, to już jest dobrze, nie? I teraz poszła paczka. Paczka z gwarantowanym totsem z Premier League. Ja pierdzielę, co to będzie, co to będzie? Uwaga. I co będzie za flaga? Zobaczmy. Anglia, okej. Okay. SP. Mason Mount. Okej. Okay. To jest dobry traf. On kosztuje ponad 250 tysięcy. Ej, naprawdę myślałem, przez chwilę mi serce stanęło, myślałem, że to Marcus Rashford będzie. Ale taki Mount, niestety nie wiem, czy wejdzie mi do składu i to jest ten problem. Panie i panowie, to jest właśnie ten dzień, na który wszyscy czekali. Wszyscy fani FIFA oczekiwali nagród za Foot Champions, te piki. No zobaczymy. Także tak, nagrody za Golda jedynkę są. Piękna ranga. Dwa piki, dwie paki za 100k wymienne, to jest bardzo ważne, i 50 tysięcy. Ale te piki mogą naprawdę przesądzić o moim zespole. Zobaczmy. Pierwszy pik. Marcus Rashford. O kurczę. No nie Rashford, jest Gündogan. Na pewno. Jezu, jakie to było słabe. Dobra, Gündogan, trudno. W tym piku coś po prostu będzie. Zobaczmy. Drugi pik za Foot Champions. Poleciał. Proszę. Nie. To są najgorsze piki, jakie mogły być. Na pewno robimy. Na pewno dzisiaj wieczorem na live robię Essiena, bo... Nie, to było tak... Jezu, to było... Nie. Kurde, no co to były za piki? Weźmy te nagrody za Division Rivals, może akurat jakiś totsik tu wpadnie, ale te piki to było... Nie, no nie wierzę w to. Tyle grania, żeby dostać Soczka i Gündogana. Było po jednym wyborze z Premier League, no masakra. Bo są to wymienne paczki, najlepsze, zobaczmy. Może akurat jakiś totsik jeszcze z Premier League, jakby było, to by było świetnie. Na razie mamy ekrany na początek, więc jest okej. Okay. Vertonghen. Kolejna mega paczka, zobaczmy. Może akurat coś w tych odda, w paczkę za 100k. O, tu mamy ekrany, także spoko, Szwajcaria, bramkarz, nie wiem.
Burki 8.4, fajnie, 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 ale te piki, ja nie mogę to przeżyć, te piki to była masakra jakaś. Dobra, mega paczka z tych kart. Nie było walkoutu jeszcze, co nie jest dobrą wiadomością. Dalej nie ma walkoutu, ale kolejne ekrany, no. O, i to będzie Gulashi, także 8.5, fajnie, 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 Gulashi spoko. O, i Kaihon 8.4, bardzo, bardzo fajna paczka, ta jest ok, ta paczka była spoko. Dwie paczki wymienne na tocy z Premier League. Zobaczmy. Mieszamy, 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 mieszamy. Pierwsza poleciała. Będzie walkout i toc, proszę, proszę. I nie ma walkoutu. To jest Team of the Week chyba. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. To nie są dobre nagrody na razie. To nie są dobre nagrody. Oj, oj, oj. No dobra, załóżmy, że nie jest źle. Godin jest Mati. Czy ta paczka za 100 kazmy? Nie wszystko. Zobaczmy, jaka jest szansa na trafienie Totsa. 15%, no to nie jest jakoś dużo. Zwłaszcza, że są z Ligi Arabskiej jeszcze Totsy. Ale może się tym razem poszczęści. Paka za 100k. Ostatnia w dzisiejszym odcinku. Wymienna, wymienna, to jest ważne. Zobaczmy, 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 zobaczmy. Walkout, walkout, nie ma walkout. Nie wierzę w to, nie wierzę. Co to są za nagrody? Jestem za... Nie, jeszcze 8-3 feki. To są jedne z gorszych nagród w tym roku, jakie otwierałem. Bez kitu, nie? Tak, szkoda. Ale chociaż mikrofon mam nowy, nie? To jest... Paczka Premier League Premium. Może tu będzie walkout. To by było fajne. Zobaczmy. I... ekrany. Joe Gomez, uwaga. Nie. Nie. Na podbicie, na podbicie mnie. Ja pierdzielę. Liczę, że po prostu szczęście się oszczędza na przyszłotygodniowe nagrody. No nie oddało w tym tygodniu. Mam nadzieję, że po prostu w przyszłym będzie lepiej, nie? Przejdźmy do tego jednego meczu w Division Rivals. Mason Mount wejdzie jako najdroższa karta. Ale no, piki były tragiczne. To trzeba powiedzieć sobie jasno. To nie były, nawet nie był wysoki overall, nie? To nie było nic, to nie był wysoki overall. No szkoda, 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 szkoda. Może z tych paczek za SE na coś trafimy. Kto wie, kto wie. Live będzie myślę koło 18, może 18.30, coś takiego, bo muszę jeszcze zmontować filmik, trochę odpocząć od tej fifki, od tych nagród. No bo nie były dobre, nie? No i Zidane, pierwsza bramka. Osładza nam na pewno to, bo już mamy 5 meczy tylko do paczki za 125k. Może akurat tam by coś fajnego oddało. Myślę, że najpierw sobie zagram te 5 meczy w Rivals, jeżeli chodzi o streama. Potem otworzymy tą paczkę, a następnie, no może coś by wleciało, co by zmieniło ten zespół. Fajnie by było, jeżeli nie, no to wiadomo, SN będzie robiony. Niestety tocy z Premier League totalnie nie pomogły, a my strzelamy drugą bramkę. Później też nie planuję robić więcej paczek Premier League Premium, bo chciałbym zostawić jednak paczuszki na La Ligę coś. Znaczy paczuszki, Boże. Chodzi mi o zawodników, bo jak zrobię dzisiaj wszystkie... Jakby wykorzystam wszystkich zawodników, to już nie będzie co robić, nie? Nie ukrywam, że jakoś Showa myślałem, żeby do składu wkomponować, bo szkoda karty za 200 ileś tysięcy marnować, gdzie mam obrońcę za 1000 monet, nie? Piękna piła i Atal 3-1. Tak samo, na te Food Champions minimum gold 2, żeby były te teoretycznie pewne piki z... La Ligi, no tutaj były pewne piki, tylko szkoda, że po jednym, nie? Podsumowując, nagrody były średnie, dobrze, że ten mikrofonik przyszedł. Trochę mi umiliło to dzień, a szczególnie te słabe piki. Zapraszam was na live'a i na grupę discordową oraz wpadajcie na moje sociale, na Insta i na TikToka. I ja dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dzionka. Aha, jeszcze zanim kończymy, napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście. Stawiam, że na pewno było lepiej. Siema!